Minęła godzina 9. Witam wszystkich współadministratorów grupy Ultra Ubezpieczenia na pierwszym wtorkowym śniadaniu z RODO. Podczas ostatniej Ultra Akademii, kiedy zaprezentowaliśmy informację o tym, że zamierzamy przeprowadzać takie wtorkowe spotkania na żywo ze współadministratorami grupy Ultra Ubezpieczenia, rzeczywiście zauważyliśmy dosyć duże zainteresowanie i w konsekwencji tego zainteresowania przyjmowaliśmy dosyć dużo pytań, które przyczyniły się do tego, że dzisiejsze nasze spotkanie, nasze dzisiejsze śniadanie poświęcone będzie od razu udzieleniu odpowiedzi na takie najciekawsze pytania, które się pojawiły i rzeczywiście, które pytania mogą dotyczyć największej liczby współadministratorów. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie zabierze nam więcej niż 3 kwadranse i przede wszystkim liczę na to, że ta formuła zyska Państwa zainteresowanie, będziemy mogli spotykać się co tydzień, prezentując odpowiedzi na najbardziej nurtujące Państwa pytania i problemy. Pierwszym takim pytaniem, które pojawiło się niemalże tego samego dnia, parę godzin po naszej wizycie, naszym wystąpieniu na Ultra Akademii, było pytanie dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego. Przypominam, Szanowni Państwo, że ten obowiązek informacyjny, zwany też najprościej mówiąc klauzulą informacyjną, jest realizacją obowiązku wynikającego z artykułu 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli w naszym przypadku w skrócie zwanego RODO. Obowiązek informacyjny mówi o tym, że mamy prostym i jasnym językiem przekazać osobie, której dane dotyczą, szereg informacji. Nie wchodząc w szczegóły, jakie informacje są niezbędne do przekazania w ustępie 1 i 2, warto wskazać, kiedy rzeczywiście należy ten obowiązek realizować. No, Szanowni Państwo, brzmienie przepisu artykułu 13 wyraźnie mówi o tym, że podczas zbierania. W związku z tym możemy rozważyć kilka sytuacji, które rzeczywiście na co dzień mają miejsce. Przede wszystkim forma przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w momencie, kiedy przychodzą do naszej siedziby, przychodzą do naszej agencji. W tym momencie następuje zbieranie danych osobowych, aby przygotować polisę, aby przedłużyć umowę ubezpieczenia czy cokolwiek innego. Zbierając dane od osoby, której dane dotyczą, musimy pamiętać, że ta formuła w ogóle kontaktu z nami może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej. Wówczas oczywiście taką klauzulę informacyjną umieszczamy na stronie internetowej. Najważniejsze jest jednak, abyśmy nie realizowali tego obowiązku informacyjnego post factum, czyli tydzień później, 2 tygodnie później, czy przy najbliższej okazji, kiedy nasz klient pojawi się w naszej siedzibie. To byłoby już stanowczo zbyt późno. Oczywiście ta formuła dotycząca późniejszej realizacji obowiązku informacyjnego, czy późniejszego przekazania informacji, wynika z artykułu 14 ust. 1 i 2 RODO. W sytuacji, w której zbieramy dane nie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, czyli na przykład zbieramy za pośrednictwem internetu, zbierając jakieś dane z ogólnodostępnych źródeł, bądź też otrzymaliśmy dane osobowe od pełnomocnika, pośrednika, otrzymaliśmy je z banku na przykład, albo z innego systemu centralnego, do którego możemy mieć dostęp, wówczas rzeczywiście jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji w terminie nie dłuższym niż miesiąc od momentu, w którym rzeczywiście zaczęliśmy przetwarzać te dane osobowe. Bardzo rzadko w grupie Ultra Ubezpieczenia będzie dochodziło do realizacji obowiązku wynikającego z artykułu 14 ust. 1 i 2 RODO. Rzeczywiście ani nie korzystamy z baz danych dostępnych ogólnie, ani też nie otrzymujemy, nie są nam dane udostępniane przez podmioty trzecie. Zatem wskazać wyraźnie należy, że dotyczy nas ten pierwszy slajd, czyli bezpośrednie informowanie osób, których dane dotyczą, w momencie zbierania od nich danych osobowych. Tak jak wspomniałem już na początku, realizujemy ten obowiązek informacyjny na stronie internetowej, licząc na to, że w ogóle
klient znajdzie nas za pośrednictwem strony internetowej. Czy wyszukiwarki Google, na której będzie w jakiejś pozycji wyszukiwania nasza strona. W przypadku naszej strony ultraubezpieczenia, proszę zwrócić uwagę, że w dolnej części znajduje się wyskakujące okienko informujące między innymi o polityce prywatności, o korzystaniu z tak zwanych ciasteczek, ale jednocześnie jest link do informacji, o której mowa w artykule 13, ustęp 1 i 2. Po kliknięciu oczywiście na ten link RODO otwiera nam się podstrona, która zawiera wszystkie informacje wymagane wskazanym przepisem. Oczywiście zgodnie z jednym z motywów RODO przedstawiamy te informacje w sposób jasny, prosty i jakby nie wymagający używania języka prawniczego. No i rzeczywiście postaraliśmy się na stronie, aby ta informacja była usystematyzowana w niespełna 10 punktów, tak aby rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, mogła się szybko i bez wgłębiania w żadne zawiłości językowe czy też języka prawnego zapoznała się z tymi informacjami, o których mowa w klauzuli informacyjnej. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy nasz klient bezpośrednio trafia do nas z tak zwanej ulicy, wówczas, Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, żeby mieć wywieszoną albo gdzieś wyłożoną w miejscu ogólnodostępnym tą klauzulę informacyjną, tak aby każda osoba wchodząca na nasz teren, mówiąc najprościej, mogła zapoznać się z tą informacją. Oczywiście ta klauzula informacyjna jest dostępna u portalu, dlatego każdy z Państwa może sobie spokojnie ją stamtąd ściągnąć, wydrukować i wywiesić albo wyłożyć. Tak jak wspominałem już na ostatniej Ultra Akademii, w trakcie realizowanych audytów rzeczywiście weryfikowaliśmy stosowanie przepisu artykułu 13 i trzeba przyznać, że w jednej czy też drugiej formule, czyli zarówno wywieszony, jak i wyłożony, rzeczywiście ten obowiązek informacyjny jest. Niemniej jednak nie możemy zakładać, że wszyscy Państwo ten obowiązek realizujecie albo w ogóle pamiętacie, żeby wywiesić. Warto zwrócić uwagę również na to, że poza tą klauzulą informacyjną naszą, jako grupy ultraubezpieczenia, jest również obowiązek informacyjny realizowany bezpośrednio wobec innych towarzystw czy zakładów ubezpieczeń, wobec których jesteśmy jedynie podmiotem przetwarzającym. Ale na nas spoczywa obowiązek przedstawienia tych wszystkich informacji, o których mowa w artykule 13 ustęp 1 i 2 klientom, działając w imieniu ubezpieczyciela. Zatem dla przykładu karta informacyjna RODO, którą oczywiście również znajdziecie Państwo na naszym portalu. Warto byłoby, żeby te klauzule informacyjne również były dostępne, czy ogólnodostępne. Natomiast, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Współpracujemy z dosyć dużą liczbą towarzystw czy zakładów ubezpieczeń i rzeczywiście wywieszenie wszystkich klauzul informacyjnych na drzwiach, na ścianie, przed wejściem byłoby może nawet nieestetyczne, co mało skuteczne. Nikt na pewno nie będzie zatrzymywał się przed drzwiami, żeby przeczytać kilka czy kilkanaście stron formatu A4, a niektóre obowiązki informacyjne są dłuższe aniżeli strona A4. Zatem, Szanowni Państwo, zalecamy, aby zgromadzić klauzule informacyjne towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu i rzeczywiście informować osoby, których dane dotyczą, o tym, kto jest administratorem danych, o przysługujących prawa na mocy RODO przez te właśnie ubezpieczenia, ubezpieczycieli, w momencie, kiedy rzeczywiście dochodzi do przedstawienia oferty danego ubezpieczyciela, bądź też dochodzi do przekazania danych osobowych do systemu informatycznego obsługiwanego czy dedykowanego przez dany zakład ubezpieczeń. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy to pytanie całkowicie. Jeżeli pojawiłyby się jeszcze jakieś dodatkowe pytania związane z tym obowiązkiem informacyjnym, to bardzo prosimy oczywiście zadawać pytania, czy telefonicznie, czy mailowo. Dla nas wydaje się być to
obowiązek taki dosyć prosty do zrealizowania, nie wymagający zbytniego zachodu. Niemniej jednak warto też pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy dzwoni do nas klient, który otrzymał albo znalazł telefon gdzieś na banerze, który wywiesiliśmy, albo na kalendarzu, który otrzymał od nas, czy od kogokolwiek, znajdzie się nasz numer telefonu, tylko i wyłącznie numer telefonu, i ktoś do nas zadzwoni z pytaniem dotyczącym naszej oferty, to już zbierając dane osobowe przez telefon, musimy również, Szanowni Państwo, zrealizować obowiązek informacyjny. A więc naszym obowiązkiem jest wtedy albo skierowanie rozmówcy na stronę internetową, gdzie ten obowiązek informacyjny został umieszczony, bądź też, Szanowni Państwo, przeczytanie tej treści klauzuli informacyjnej, która jest wywieszona w naszej siedzibie, bądź też, którą mamy gdzieś tam wyłożoną w miejscu ogólnodostępnym. Czyli warto byłoby mieć gdzieś pod ręką tą naszą klauzulę informacyjną, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Warto zwrócić uwagę na to, że mogą się zdarzyć osoby, które będą celowo próbować złapać nas na złamaniu przepisów RODO, a nierealizowanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w artykule 13, jest zagrożone tym najwyższym pułapem kary administracyjnej, czyli do 20 milionów euro. Oczywiście nie wydaje się realnym, że w przypadku, kiedy zadzwoni do nas klienta, my mu nie przedstawimy obowiązku informacyjnego, od razu zostaniemy ukarani tak wysoką karą. Myślę, że raczej na pewno nie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że rozmówcy mogą celowo nagrywać nas po to, żeby złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po to, żeby Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjechał do nas na kontrolę i przy okazji znalazł coś innego i żebyśmy się tłumaczyli. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, w jakim celu ktoś do nas dzwoni, dopóki rzeczywiście nie sfinalizujemy naszej umowy. Dlatego, Szanowni Państwo, naprawdę radzę dosyć poważnie podchodzić do tematu realizacji obowiązku informacyjnego, głównie z tego powodu, abyśmy przez przypadek nie napytali problemów całej grupie ultraubezpieczenia. Drugie pytanie, które się pojawiło, Szanowni Państwo, jest bardzo ciekawe, bardzo proste i bardzo rozległe. Pytanie brzmiało: mam nowego pracownika, czy coś muszę zrobić? No jasne, że tak. Szanowni Państwo, najważniejsze, no z punktu widzenia może tego schematu nie jest to takie proste, oczywiste, ale pozwolę sobie od razu przejść do kolejnego slajdu. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że mając nowego pracownika, mając nowego zleceniobiorcę, stażystę, wykonawcę, wolontariusza, jakkolwiek nazwiemy tą nową osobę, która będzie przetwarzała dane na nasze polecenie, czyli dane osobowe, których współadministratorami Państwo jesteście, należy przesłać do nas, na nasz punkt kontaktowy, na punkt kontaktowy inspektora ochrony danych, następujące informacje: imię, nazwisko tej osoby, stanowisko, które będzie zajmować, datę zatrudnienia, czy też rozpoczęcia stażu, czy rozpoczęcia praktyki, czy rozpoczęcia wolontariatu, w zależności oczywiście od tej formy współpracy. My natomiast jako punkt kontaktowy, czy jako inspektor ochrony danych, przygotujemy konto na platformie learningowej, na której obowiązkowo ta osoba będzie musiała ukończyć szkolenie, które z kolei powinno zagwarantować, jak Państwo pamiętacie, zmniejszenie ryzyka dotyczącego naruszenia w postaci chociażby bezprawnego ujawnienia danych osobowych przez osobę, która nie wie, że tego robić nie wolno, bądź też zniszczenia danych, co do których w ogóle nie powinna mieć dostępu. A więc rzeczywiście to szkolenie jest tego nowego pracownika, no już mówmy ogólnie, tak, tej nowej osoby, nowego pracownika, jest obligatoryjne i przynajmniej to wstępne musi być przeprowadzone przed dopuszczeniem tej osoby do przetwarzania danych osobowych, a więc no, tak naprawdę pierwszego dnia, i to zanim rzeczywiście zacznie nam ta osoba pracować albo w czymś tam pomagać. Oczywiście przygotowujemy w tym samym jakby momencie oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, w którego to oświadczeniu treści znajduje się zapis, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i systemem ochrony danych osobowych wdrożonym w grupie ultraubezpieczenia. Zatem rzeczywiście podpisanie takiego oświadczenia przez osobę wyraźnie wskaże w przypadku naruszenia,
a jej winę, że mimo znajomości procedur, albo je złamała celowo bądź nie, ale już nie ma jakby ewentualnego zarzutu dla nas, jako dla współadministratorów, że nie dopełniliśmy obowiązku zapoznania z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przygotowujemy również wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Państwo doskonale wiecie, co wasz nowy pracownik, wolontariusz, stażysta ma robić i do jakich danych ma mieć dostęp. W związku z powyższym, na podstawie wniosku, który dostępny jest w systemie IDPO, zaznaczacie Państwo, do jakich zbiorów, w jakim zakresie ta osoba ma mieć dostęp. My na podstawie takiego wniosku przygotowujemy projekt upoważnienia, który Państwo jako współadministratorzy podpisujecie. I w tym momencie jakby tą papierologię mamy zamkniętą. Niemniej jednak to jest jakby z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia inspektora ochrony danych, temat udokumentowania nowego pracownika, zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych można uznać za wyczerpany. Natomiast ten taki diagram, schemacik pokazuje rzeczywiście, jak wygląda sam proces zatrudnienia nowego pracownika już od tego momentu, kiedy zakładamy, że zdecydowaliśmy się na niego i dochodzi do podpisania umowy, czy też załóżmy do zbierania danych na podstawie kwestionariusza osobowego. Oczywiście mamy naszego pracownika, mamy klauzulę informacyjną, którą musimy zrealizować. Ona oczywiście będzie odmienna aniżeli klauzula informacyjna dotycząca samego procesu rekrutacji, które oczywiście no, inne są już jakby z założenia dane, chociażby dotyczące celu przetwarzania danych osobowych, czy okresu, w którym te dane będą, po którym te dane będą usunięte. Natomiast rola inspektora ochrony danych, proszę zwrócić uwagę, jest dosyć duża i na każdym etapie jego działanie jest zauważalne i jakby decydowanie o pewnego rodzaju zapisach dotyczących klauzul czy samego kwestionariusza jest dosyć istotne, ponieważ jakkolwiek dobrze nie chciałyby nasze kadry, czy też osoby, które zajmują się samym zatrudnieniem, zawsze może się wkraść jakaś dana osobowa, co do której nie mamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Więc zawsze pozostajemy my, jako inspektor ochrony danych, po to, aby zweryfikować, czy możemy taką daną osobową dysponować, możemy ją zbierać, czy też powinniśmy poprosić o klauzulę zgody. Dlatego też kwestionariusz osobowy, mimo że jest zawsze przygotowany przez administratora danych, przez komórkę HR, powinien być zweryfikowany pod kątem zgodności z przepisami RODO, no i z przepisami artykułu 22 Kodeksu Pracy przed przekazaniem naszemu nowemu pracownikowi. Następnie oczywiście inspektor ochrony danych przygotowuje klauzulę zgody. No, klauzulę zgody, mimo że oczywiście w księdze polityk znajdziecie Państwo wzór klauzuli zgody, to proszę zwrócić uwagę na to, że ten wzór jest bardzo ogólny, nie wskazuje na wszelkie możliwe dane osobowe, wszelkie możliwe cele, dla których te dane zbieramy. Zatem tak naprawdę za każdym razem inspektor ochrony danych przygotowuje nową klauzulę zgody. Chociaż dla pracownika może być tak naprawdę ta zgoda aktualna przez dłuższy okres czasu. Jeżeli przyjmiemy założenie, że w naszym adresie mailowym mamy pełne imię i nazwisko naszego nowego pracownika, to klauzula zgody musi zawierać taką informację, że pracownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych właśnie w celu umieszczenia w loginie, w identyfikatorze poczty elektronicznej. Następnie szkolimy tę osobę i to szkolenie oczywiście należy do obowiązków inspektora ochrony danych. Zatem to szkolenie jest analogiczne do szkolenia na platformie e-learningowej, które nasz nowy pracownik musi przejść. Następnie już po ukończeniu szkolenia pracownik podpisuje nam oświadczenie o zachowaniu tajemnicy. Warto zwrócić uwagę na zapisy zawarte w tym oświadczeniu. Złamanie przepisów czy procedur dotyczących ochrony danych osobowych może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Czyli dosyć duże sankcje mogą spotkać pracownika za nieprzestrzeganie albo łamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Następnie wniosek jest sporządzany przez przełożonego albo bezpośrednio przez współadministratora danych osobowych, po to, żebyśmy znowu my jako inspektor ochrony danych mogli przygotować stosowne projekty upoważnienia, które następnie podpisane zostanie przez Państwa jako współadministratorów i ten jakby proces przygotowania nowego pracownika z punktu widzenia RODO czy ochrony danych osobowych można uznać za zakończony. Oczywiście w momencie, kiedy pracownik będzie zmieniał stanowisko albo będzie zmieniał się zakres jego obowiązków, może dojść do sytuacji, w której trzeba będzie zmienić zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ale to jest jakby kolejny wniosek, który bezpośrednio przełożony musi przygotować. My przygotowujemy te zmiany w systemie, przygotowujemy nowy projekt upoważnień, które z kolei znowu Państwo podpisujecie. Ta cała dokumentacja jest niezbędna dla zachowania zasady rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO, która z kolei jest dla nas bardzo ważna w momencie prowadzonych czynności kontrolnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Trzecie pytanie, które było dosyć ciekawe i też bardzo, bardzo ogólne, to jest monitoring wizyjny. Nie mamy tak naprawdę żadnych przepisów wykonawczych a propos monitoringu wizyjnego, czyli kwestii dotyczącej jakby jakości zapisywanego materiału, kodowania tego materiału, czy też parametrów, jakie mają, które miałyby dotyczyć samego sprzętu. Niemniej jednak długo czekaliśmy na same zapisy dotyczące możliwości stosowania monitoringu wizyjnego przez przedsiębiorców, przez szczególnie samorządy terytorialne, jak i przez placówki oświatowe. I rzeczywiście dzięki nowelizacji ustaw, które zaczęło obowiązywać od 4 maja bieżącego roku, bardzo dużo przepisów rzeczywiście jakby wprowadziło w życie monitoring wizyjny i możliwość jego stosowania. W zakresie, który nas najbardziej dotyczy, jeżeli chodzi o sam monitoring wizyjny, to jest oczywiście kodeks pracy. Warto wskazać, że stosowanie samego monitoringu takim podstawowym celem jest bezpieczeństwo pracowników lub ochrona mienia lub kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Nie mówi się dokładnie o jakiej szkodzie, jakich informacji, natomiast dla nas jest to wystarczające do wprowadzenia systemu monitoringu, jeżeli rzeczywiście chcemy taki monitoring stosować, mamy jakby podstawowe przepisy, które regulują podstawę jego funkcjonowania. I jakby nie ma wskazania, co jest dla nas najważniejsze, dla nas jako dla współadministratorów. Pamiętajmy o tym, że oczywiście każdy ze współadministratorów może stosować monitoring lub nie, natomiast jeżeli taką informację, taką decyzję podejmie, to oczywiście musimy jako inspektor ochrony danych o tym wiedzieć i dlatego ci z Państwa, którzy stosują monitoring albo zamierzają uruchomić monitoring, bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Oczywiście trochę wcześniej, aniżeli rzeczywiście już kamery wystartują. Warto zwrócić uwagę też na kwestię dotyczącą jakby okresu czasu, w którym możemy zapis monitoringu przechowywać. Jeżeli posłużylibyśmy się takimi najprostszymi systemami monitoringu wizyjnego, to dysk 1 terabajt i jedna kamera zwykłej rozdzielczości HD jest w stanie nagrywać obraz przez około 3 miesiące. No i oczywiście zakładamy, że potem to jest pętla, czyli najstarsze nagrania same się kasują, a czyli napisuje się ten stary obraz. Oczywiście wiadomo, że w przypadku, kiedy będziemy mieli więcej tych kamer, to ten okres, w którym obraz będzie rejestrowany, będzie o wiele, wiele, wiele krótszy. W niektórych przypadkach i w niektórych sytuacjach naprawdę 2-3 dni i zapis ulega nadpisaniu. Natomiast dla nas, dla celów takich bezpieczeństwa, dla celów dowodowych, może być to rzeczywiście wystarczający okres. Jeżeli nie, to musimy oczywiście zwrócić uwagę, że prawo pozwala nam na przechowywanie zapisanego materiału do 3 miesięcy od dnia nagrania. Natomiast są oczywiście sytuacje, w których można trzymać rzeczywiście ten zapis dłużej. Wynika to z ewentualnie prowadzonych czynności wyjaśniających albo
chociażby zwrócenia się do nas jako do współinstatorów o zabezpieczenie materiału przez uprawnione organy, czy policja, prokuratura, sąd, na jakimkolwiek etapie sprawa byłaby. Nie możemy oczywiście, i też warto zwrócić na to uwagę, nie możemy udostępniać takiego zapisu monitoringu osobom postronnym, chociażby osobom, które nagle zwrócą się do nas o przekazanie zapisu monitoringu, bo widzieli w naszej siedzibie kamery. Jest to niedopuszczalne, te osoby nie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych i innych osób, których przecież wizerunek został zarejestrowany w systemie. W momencie, kiedy obowiązuje nas regulamin pracy, no oczywiście w przypadku grup ultrabezpieczenia regulamin pracy nie obowiązuje, ale w momencie, w sytuacji, gdzie w firmie taki regulamin pracy jest obowiązkowy, to oczywiście musi być on ustalony, zakres stosowania, cel musi być ustalony w tym regulaminie pracy. Warto zwrócić też uwagę, Szanowni Państwo, i to akurat nas już też będzie obowiązywać, że informacje a propos właśnie celu, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu musimy przekazać pisemnie pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Taka ciekawostka, o której bardzo wielu pracodawców zapomina, a kontrole PIP-u rzeczywiście wskazują, że takie informacje na piśmie nie są przekazywane. Można dopisać do jakiejkolwiek klauzuli, którą odbierano od pracownika, informację o tym, że oświadczam, że zapoznano mnie pisemnie z informacjami, o których mowa w paragrafie 6, to jest artykuł 22 z dwójką kodeksu pracy, bądź też po prostu taką procedurę ustalić, która zobowiąże komórkę HR do przekazywania takich informacji pisemnie. Wówczas też inspekcja pracy nie będzie miała do nas większych zastrzeżeń. Reasumując, jeżeli chodzi o monitoring wizyjny, jest to fenomenalne i świetne rozwiązanie, które rzeczywiście zabezpiecza bardzo wiele sytuacji. Niestety, wiemy również z praktyki, że wiele agentów próbuje stosować nie tylko zapis monitoringu wizyjnego, ale również audio, co pozwala im w przypadku niektórych sytuacji konfliktowych z klientem posiadać jakby dowód rzeczowy. Pamiętajmy o tym, że przepis kodeksu pracy wyraźnie wskazuje na możliwość zastosowania jedynie monitoringu wizyjnego. Jeżeli chcemy stosować monitoring audio, czyli nagrywanie wszelkich rozmów, które będą prowadzone w naszym biurze, musimy wyraźnie określić to w informacji, która będzie dostępna również dla każdej osoby, która wchodzi do naszego biura, że każde słowo wypowiedziane w tym biurze jest rejestrowane. Natomiast podsumowując, monitoring stanowi proces przetwarzania danych i jako taki oczywiście musi zostać zidentyfikowany, wprowadzony do systemu IDPO, czyli do systemu ochrony danych osobowych. Musimy pamiętać o tym, że trzeba upoważnić określone osoby do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze. Zakładając, że mamy 2, 3, 5 pracowników, nie wszyscy będą mieli dostęp do rejestratora, do jego zasobów. No, oczywiście również musimy rozróżnić bardzo ciekawą rzecz, mianowicie nie mówimy o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze monitoring w sytuacji, kiedy nasi pracownicy patrzą na monitor, na którym jest wyświetlany obraz na żywo. Mówimy tylko o sytuacji przetwarzania w zbiorze monitoring w sytuacji, kiedy odtwarzamy obraz nagrany wcześniej. Taka ciekawostka. Natomiast udostępnianie danych zapisu monitoringu musi występować wyłącznie na wskazanej podstawie prawa. Jeżeli zgłosi się do nas policja o zabezpieczenie, przekazanie zapisu monitoringu, to oczywiście w piśmie z komendy będzie ta podstawa prawna wskazana. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę czy sąd, jakby nie ma wątpliwości, że zawsze pismo będzie zawierało wskazanie tego właśnie przepisu prawa wskazującego na uprawnienie podmiotu biegającego się o zapis monitoringu. Najzwyczajniej w świecie możemy odmówić osobom fizycznym udostępnienia zapisu monitoringu, wskazując im ścieżkę, która jakby zabezpieczy
zabezpieczy ich interes prawny, bo może się rzeczywiście okazać, że dla obrony swoich praw będą z tego naszego monitoringu chcieli skorzystać, szczególnie gdy monitorujemy teren na zewnątrz naszego biura, jakiś parking, na którym dochodzi do jakiejś stłuczki czy obcierki, wtedy wiadomo, że pokrzywdzony chciałby na nagraniu zobaczyć samochód sprawcy. W tym momencie oczywiście możemy zabezpieczyć ten zapis w monitoringu, aby nie uległ nadpisaniu, ale zabezpieczenie to nie jest udostępnienie, czyli udostępnienie wystąpi dopiero po otrzymaniu takiego polecenia z policji. Ale możemy wskazać takiej osobie, że na jego wniosek, na jego prośbę zabezpieczymy ten materiał, ale przekażemy go wyłącznie uprawnionym organom. Czyli nie bezpośrednio tej osobie, ale jeżeli ta osoba zgłosi sprawę organom ścigania, to wtedy właściwie organom ścigania to nagranie udostępnimy. Bardzo ważnym jest w przypadku stosowania monitoringu, aby umieścić właściwe identyfikatory, właściwe tabliczki informacyjne o stosowaniu monitoringu. Pamiętacie Państwo, od dłuższego czasu we wszystkich sklepach czy we wszystkich miejscach, w których stosowany jest monitoring, pojawiały się małe tabliczki zawierające wizerunek czy rysunek czy piktogram kamerki. Obecnie ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych sam piktogram kamery to już jest mało. Musimy dodatkowo przekazać informacje, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2. Czyli tak naprawdę stosowanie monitoringu i stosowanie klauzuli informacyjnej jest ze sobą ściśle powiązane. Gdyby istniała taka potrzeba, czyli sytuacja, w której korzystacie Państwo z monitoringu, a takiej tablicy informacyjnej zawierającej piktogram kamery i informacje, o których mowa w artykule 13, jeszcze Państwo nie posiadacie, to bardzo prosimy o kontakt. Oczywiście dla każdego z administratora przygotujemy taką klauzulę informacyjną, taką tablicę gotową do wydrukowania i powieszenia w tym miejscu, w którym zaczyna się obszar objęty monitoringiem wizyjnym. W przypadku, kiedy mamy bardzo duże dyski twarde, które pozwalają nam na zapis wideo powyżej 3 miesięcy, musimy zwrócić uwagę na to, żeby usuwać te pliki, które są starsze niż 3 miesiące, ponieważ nie mamy przesłanki legalności, która pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych dłużej aniżeli wskazane 3 miesiące. Zatem w przypadku kontroli moglibyśmy usłyszeć zarzut naruszenia zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych. Także w tym momencie, w sytuacji, kiedy mamy bardzo fajne urządzenia, duże, pojemne, albo korzystamy z zapisu monitoringu tylko w sytuacji, kiedy wzbudzony zostaje alarm, czyli na przykład kamera wykrywa ruch i wtedy dopiero dysk zapisuje dane, co pozwala oczywiście na oszczędność miejsca. To w takiej sytuacji musimy pamiętać, żeby rejestrator skonfigurować w taki sposób, żeby te starsze nagrania ulegały automatycznie usunięciu. Jeżeli rejestrator nie ma takiej funkcji, to niestety sami musimy usuwać starsze pliki. Pamiętajmy również to, co wspomniałem a propos przekazywania na piśmie informacji dotyczących zakresu, celu i obszaru objętego monitoringiem nowym pracownikom. Rzeczywiście jest to temat objęty kontrolami PIP-ów w trakcie, kiedy przychodzą do nas w różnych sprawach, no i można znowu jakby polec na bardzo prostej rzeczy. Także gdybyście Państwo oczywiście potrzebowali takich informacji, to bardzo prosimy oczywiście o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i takie klauzule informacyjne dotyczące stosowania monitoringu dla nowych pracowników również dla Państwa przygotujemy. I ostatnie na dzisiaj pytanie, którą odpowiedź na to pytanie przygotowaliśmy, to jest udzielanie informacji przez telefon. Rzeczywiście te nowe techniki komunikacji, czy to telefon, czy to wideokonferencja, w której Państwo uczestniczycie, rzeczywiście są ułatwieniem i bardzo często, bardzo wiele spraw załatwiamy przez telefon, to proszę zwrócić uwagę, że bardzo niewiele spraw możemy załatwić w urzędach przez właśnie te środki przekazu, które uniemożliwiają jednoznaczną weryfikację tożsamości osoby dzwoniącej. W naszym przypadku, w sytuacji, kiedy nasz pracownik grupy Ultra Ubezpieczenia
odbiera telefon od osoby, której dane dotyczą, z jakimkolwiek pytaniem, w zakresie którego to pytania musielibyśmy przekazać tej osobie dane osobowe albo informacje dotyczące tejże właśnie osoby, nie możemy tego zrobić w sytuacji, w której nie jesteśmy pewni tożsamości osoby, która dzwoni. W przypadku, kiedy udzielilibyśmy takiej informacji osobie nieuprawnionej, stanowiłoby to naruszenie, które wymagałoby zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin. Więc jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i niestety musimy, szanowni państwo, zwrócić na to uwagę, że nasi właśnie, szczególnie młodzi pracownicy, mogą nie mieć tej świadomości i chcąc dobrze, czyli działając na zasadzie takiej empatii, dobrego serduszka, przekazują informacje każdej osobie, która zadzwoni, może się okazać, że narażają nas na odpowiedzialność administracyjną, czyli na tą karę administracyjną, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tożsamości osoby, której dane mamy przekazać, zawsze możemy poprosić o dodatkowe dane. Jeżeli dysponujemy systemem informatycznym, a przecież takowe mamy, na podstawie zatem numeru PESEL czy numeru dowodu osobistego możemy potwierdzić tą tożsamość, to będzie już to dobre rozwiązanie, które potwierdzi nam, zidentyfikuje nam tą osobę. Jeżeli ktoś by się nam podszywał pod Jana Kowalskiego, no to już raczej mało jest prawdopodobne, że będzie dysponował również jego numerem PESEL czy też numerem dowodu osobistego. Oczywiście, zawsze ktoś powie, że może mieć wszelkie dane osobowe. No może mieć. Jeżeli mamy wątpliwości nadal, bo na przykład znamy Jana Kowalskiego, znamy doskonale jego głos, a w telefonie słyszymy zupełnie inny głos, no to jak najbardziej wtedy nie podajemy żadnych danych osobowych. Ale jeżeli takowe wątpliwości zostały rozwiązane, czy jesteśmy w stanie potwierdzić tą tożsamość, to wtedy możemy spokojnie te informacje przekazać. Jeżeli nie, czyli dodatkowe pytania, dodatkowe dane osobowe nie potwierdzają nam tożsamość tej osoby, albo mamy co do tego wątpliwości, albo po prostu nie chce nam się udzielać tej informacji ze względu na RODO, bo zawsze to możemy powiedzieć, to szanowni państwo, zawsze kierujemy taką osobę do punktu kontaktowego inspektora ochrony danych. Czyli wtedy to prosimy tą osobę, której dane dotyczą, o przekazanie sprawy w formie maila. Wtedy w punkcie kontaktowym inspektor ochrony danych zajmie się weryfikacją tożsamości tej osoby. Oczywiście również zadając dodatkowe pytania, a w ostateczności prosząc o przesłanie zdjęcia czy skanu potwierdzającego, jakiegoś dokumentu potwierdzającego chociażby tożsamość. Pamiętajmy oczywiście o tym, jakie warunki dotyczą możliwości przekazywania i przechowywania w związku z tym takich danych. Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której otrzymalibyśmy na punkt kontaktowy skan czy zdjęcie dowodu osobistego czy jakiegoś innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, tego skanu nie przechowujemy dłużej niż do celu, dla którego został otrzymany, czyli po zweryfikowaniu tożsamości, czyli chociażby tym telefonicznym zweryfikowaniu, tak, dziękuję, potwierdziłem pani to, czy pani, pana tożsamość, w tym momencie powinno się już to zdjęcie, ten skan usunąć definitywnie z systemu informatycznego. Nie przechowujemy go w żadnym innym celu, a więc go kasujemy w taki sposób, aby nie można go było odzyskać. W momencie, kiedy potwierdziliśmy tożsamość, realizujemy zgłoszenie. No bo oczywiście osoba, której dane dotyczą, może do nas zwrócić się z różnymi pytaniami. Chociażby najświeższe pytanie, które, czy najświeższy temat, który wpłynął dzisiaj rano na punkt kontaktowy, a dotyczy usunięcia informacji z bazy właścicieli pojazdów. Pewien pan napisał, no klient oczywiście grupy ultrabezpieczenia, napisał maila, w którym zażyczył sobie usunięcia go z bazy. Nie bardzo wiemy z jakiej bazy, nie bardzo możemy ustalić tożsamość tej osoby, natomiast oczywiście informacja jakby wpłynęła bezpośrednio na punkt kontaktowy. W związku z powyższym będziemy mogli podjąć realizację tego zgłoszenia wspólnie w porozumieniu z administratorem systemu informatycznego. Jeżeli zweryfikujemy, że ta osoba jest właścicielem tego pojazdu, czy też była w naszych systemach zaewidencjonowana jako właściciel tego pojazdu, no to jak najbardziej można uznać, że wniosek tej osoby stanowi
prawo do usunięcia jej danych osobowych i oczywiście z tego prawa będzie mogła ta osoba skorzystać w momencie, kiedy informacja ta nie będzie dla nas niezbędna, czy też nie będziemy mieli innej podstawy przetwarzania tych danych osobowych, chociażby w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o punkt kontaktowy, to oczywiście przypominamy Państwu, że jest on, ten adres punktu kontaktowego jest dostępny dla wszystkich osób, których dane dotyczą, ale również dla każdego pracownika w administratora, czyli każdej osoby, której dane przetwarza grupa Ultraubezpieczenia. Jeżeli macie Państwo swoje pytania, wnioski, jak najbardziej również możecie za pośrednictwem punktu kontaktowego je zgłaszać. Tak samo jak osoby, których dane dotyczą, kierują swoje wnioski o skorzystanie z przysługujących im na mocy RODO praw. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że te dzisiejsze pytania, te odpowiedzi na te pytania przydadzą się Państwu w takiej bieżącej, codziennej działalności. Oczywiście mamy troszeczkę więcej tych pytań, które zostały zadane. Będziemy starali się na bieżąco udzielać na nie odpowiedzi. Jeżeli nie w trakcie prowadzonych wtorkowych śniadań, to oczywiście bezpośrednio będziemy udzielali odpowiedzi przez punkt kontaktowy. Dlatego też zapraszamy o przesyłanie pytań na adres biura, czyli do centrali, albo bezpośrednio na punkt kontaktowy. W sytuacji, w której będzie potrzeba jakby takiego niezwłocznego i pilnego kontaktu, to oczywiście zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji pod naszymi numerami infolinii. Mam nadzieję, że śniadanko zjedzone, kawa dopita, czyli można spokojnie ruszać do pracy. Bardzo Państwu dziękuję za nasze pierwsze wspólne śniadanie z RODO. Moja akurat herbata już chyba trochę wystygła. No, prawie, jeszcze w miarę letnia. Także bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.